Tak, nie będę się przestawiać, to zresztą moje pierwsze takie nagranie. Wielokrotnie słyszałem, jeśli chodzi o myśl libertariańską, że łączy się to często z pacyfizmem, albo często wymienia się też pacyfizm jako jedną z idei, taką, która wchodzi w skład tych idei libertariańskich. I jest to związane z tym całym aksjomatem nieagresji. Proszę Państwa, jest to kompletne nieporozumienie i ktoś, kto mówi takie rzeczy, albo nie wie, na czym polega inicjowanie agresji, albo nie wie, na czym polega pacyfizm. Pacyfizm ma bardzo prostą definicję. Pacyfizm to jest generalnie unikanie wojny i to jest, no, nawet unikanie wojny obronnej. Przy czym ma to oczywiście jak najbardziej swoje uzasadnienie, ponieważ pacyfizm ma bardzo ściśle określoną definicję, że jest to unikanie wojny. Natomiast w przypadku wojny można bardzo często powiedzieć, że granica między działaniami obronnymi a działaniami zaczepnymi bywa płynna. Dzieje się tak dlatego, że no, jeżeli jakaś organizacja wojskowa ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo tego, komu służy, no to musi też czasami podejmować takie działania, gdzie trzeba kogoś zaatakować, zanim ten ktoś będzie wystarczająco uzbrojony i wystarczająco mocny. Bo jeżeli poczekamy do ostatniego momentu, kiedy będziemy już mieli podkładkę, że to on nas zaatakował, to już może być za późno. Więc jak najbardziej jest jakieś uzasadnienie, że skoro tak zdefiniujemy pacyfizm, to pacyfizm jest też przeciwko wojnie obronnej. Natomiast problem nie jest tutaj. Problem polega na tym, że pacyfizm łączy się z ideą zawartą w najważniejszym libertariańskim aksjomacie, czyli aksjomacie nieagresji. Aksjomat ten przede wszystkim dotyczy, niezbyt wszyscy zdają z tego sprawę, dotyczy nieinicjowania agresji, co oznacza, że nie wyjaśnia, co ma się stać w momencie, gdy konflikt już jest. Jeżeli konfliktu nie ma i dopiero miałby go ktoś zainicjować, sprawa jest jasna. Natomiast nie jest takie jednoznaczne w momencie, gdy konflikt już jest i podejmuje się w związku z tym jakieś działania. Zazwyczaj jest to tak zwana eskalacja konfliktu, czyli w efekcie przesunięcie poziomu strat, które ponosi jedna ze stron konfliktu, no, na swoją korzyść. Tak mniej więcej można by określić eskalację konfliktu. Jeżeli konflikt jest, no to można go albo dalej eskalować, co zwykle jest najmniej opłacalne dla obu stron konfliktu, czy też ewentualnie najmniej opłacalne dla słabszej strony konfliktu, czy mniej sprytnej strony konfliktu, o czym nie zawsze może ktoś na czas wiedzieć. Natomiast najsensowniejsze, co można zrobić w przypadku konfliktu, to go rozwiązać, ale rozwiązanie konfliktu oznacza uzgodnienie określonych warunków rozwiązania konfliktu i zawarcie określonego porozumienia. Więc z tego względu trzeba pamiętać, że zasada nieagresji obowiązuje tych, którzy się do jej przestrzegania zobowiązali. Natomiast pacyfizm nie odnosi się do aksjomatu nieagresji jako zasady, którą stosują wobec siebie ludzie. Jest to po prostu zasada jednostronna, czyli tylko jedna osoba ma ją stosować i tyle. No, druga to tam no, może stosować, może nie, no, też powinna stosować, nie? Jak najbardziej, ale generalnie chodzi o to, że ta osoba, która miałaby stosować tę zasadę nieagresji, powinna stosować się do absolutnej nieagresji, a więc to oznacza również powstrzymanie się od eskalacji konfliktu. Muszę przypomnieć, że eskalacja konfliktu może być czasem niezbędna nawet do tego, żeby zapobiec eskalacji konfliktu z drugiej strony, zwłaszcza jeżeli druga strona absolutnie nie jest zainteresowana zawarciem jakiegokolwiek porozumienia. Musimy tutaj sobie przyjąć jedną zasadę, że jeżeli mówimy o aksjomacie agresji, to dotyczy to dwóch, powiedzmy, stron, które się takiego czegoś podejmą, więc zasada nieagresji może być stosowana na przykład, jeżeli mówimy o społeczeństwie. Ludzie wobec siebie, żyjący w jednej społeczności, nie powinni inicjować agresji, tak? Jeżeli
faktycznie wszyscy się do tego stosują, no to wtedy społeczność żyje sobie w pokoju. Natomiast wiadomo, musimy założyć, że znajdzie się zawsze ktoś, kto się nie będzie chciał do tego stosować. No i dlatego społeczność musi wytworzyć jakieś siły ochronne, które będą takim przypadkom przeciwdziałać, a konkretnie przede wszystkim muszą znaleźć tego kogoś, kto naruszył ową zasadę, no i przedstawić jasną sytuację, kto naruszył, kto był sprawcą tego konfliktu, jakie straty zostały poniesione, no i w jakiś sposób doprowadzić do rozwiązania tego konfliktu. Natomiast tak, sprawa jest już wątpliwa w momencie, gdy mówimy o kwestii ewentualnej agresji między dwoma różnymi społecznościami, które się do niczego między sobą jeszcze nie zobowiązały. Można jednak oczywiście założyć, że powiedzmy ta inna społeczność też w sumie jest pokojowa, też tam stosują zasady nieagresji wobec siebie i można by też zawsze z nimi porozumieć, że też nie stosujemy agresji wobec siebie nawzajem. Można też w pewnym sensie potraktować tą zasadę nieagresji, żeby no mimo wszystko nie atakować tej innej społeczności, o której jeszcze nic nie wiemy, ale ona być może chciałaby zawrzeć taką umowę o nieagresji i no należy założyć, że będzie chciała i że coś z tego wyjdzie. Bo jeśli by najpierw zaatakować, a potem próbować się ułożyć z nimi, żeby tam, prawda, zawrzeć tą całą umowę, no to tu były dużo trudniejsze negocjacje, no i musiało być to poprzedzone wypłacenie odpowiednich odszkodowań za tą agresję, która została dokonana. Więc z tego względu lepiej jest mimo wszystko najpierw nawiązać stosunki dyplomatyczne, a potem dopiero ewentualnie podejmować kolejne działania. Natomiast jedyny przypadek, gdzie absolutnie nie można potraktować zbyt poważnie pacyfistycznego podejścia do nieagresji, jest to przypadek, kiedy ta druga społeczność stanowczo odmawia przyjęcia tej zasady nieagresji, czy też powiedzmy swoją postawą wyraźnie daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana zawarciem takiej umowy i że zastrzega sobie prawo do jakiejś agresji w przyszłości. Może nie mówi tego wprost, ale wystarczająco daje temu wyraz, nie chcąc zawrzeć bezpośrednio odpowiedniego porozumienia. Jeżeli tak jest, to wtedy no jest to potencjalny napastnik, który być może będzie chciał zaatakować w przyszłości. I zasada nieagresji tutaj w tym przypadku nie obowiązuje. Można powiedzieć, że jeszcze, bo tak jak mówię, można mieć wątpliwości w przypadku jakiejś społeczności, z której jeszcze w ogóle nie było żadnego kontaktu. Jeszcze nikt nic tam, prawda, nie próbował, jeszcze nie wiadomo, czy byliby skłonni zawrzeć porozumienie, czy nie. To można mieć wątpliwość. Tu lepiej nie atakować, bo nieatakowanie byłoby bardziej opłacalne. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia ze społecznością, o której już wiemy, że ona nie jest zainteresowana zawarciem umowy nieagresji, no to, proszę Państwa, nie obowiązują absolutnie żadne aksjomaty o nieagresji, to ponieważ ten ktoś nie zobowiązał się do nieagresji wobec nas. Więc w tym sensie Amerykanie mieli na przykład pełne prawo, aby zaatakować Irak, ponieważ Irak, przynajmniej według słów, które usłyszeliśmy, absolutnie nie był zainteresowany zawarciem umowy o nieagresji i nie chciał wykazać dobrej woli podporządkowania się międzynarodowym instytucjom, które miały zadanie skontrolowanie, czy rzeczywiście ta zasada nieagresji będzie dotrzymywana przez obie strony. I ponieważ nie chcieli z nim współpracować, więc w tym sensie, przy założeniu takich informacji, Amerykanie mieli pełne prawo, aby zaatakować Irak. Natomiast problem tu, żeby mi ktoś nie zarzucił sianie dezinformacji, po prostu problem tutaj nie polegał na tym, czy ktoś miał prawo zaatakować. Problem polega na tym, że ci politycy, którzy przekazali informacje na temat tego, że Irak ukrywa coś i prawdopodobnie tam jest ta broń atomowa, on nie chce udowodnić, że jej faktycznie nie ma, nie chce podać dowodów. Cała ta informacja, jak dzisiaj wiemy,
była jednym wielkim oszustwem, ponieważ jak się później okazało, Irak jak najbardziej wpuścił wszystkich inspektorów i nie zakazał nikomu wstępu do niczego, przekazano nawet podobno jakiekolwiek elementy tej broni, którą, co do której można by mieć wątpliwości. I to był wszystko jeden wielki szwindel, w którym po prostu organizacje wchodzące w skład ONZ i NATO zostały najzwyczajniej oszukane. Ale nadal nie zmienia to faktu, że gdyby ta informacja rzeczywiście była prawdziwa, gdyby nie to, że było to całe oszustwo, jak najbardziej przy takich założeniach, jakie były, Amerykanie mieli pełne prawo zaatakować Irak i żadna zasada nieagresji tutaj nie obowiązuje, ponieważ nie jest to zasada, która mogłaby obowiązywać w sposób jednostronny.